Was dwie wiadomości, jedną złą i drugą też złą, którą chcecie najpierw. Więc jedna zła to jest taka, że coś mi siedzi na gardle i być może będę chrząkał co jakiś czas, a druga zła to jest taka, że dzisiejsze kazanie prawdopodobnie nie będzie się wam podobało, bo jest zatytułowane Dlaczego Jezus jeszcze nie przyjdzie? W kontekście naszej lekcji, gdzie tak wszyscy mówiliśmy, że oczekujemy, że to już powinno być, że czekamy i tak dalej, zdecydowałem się akurat takie rozważanie przygotować, bo zauważyłem, że w naszym kościele czasami posługujemy się takimi, nie wiem, trochę skrótami myślowymi, trochę jakimiś takimi, nie chcę tego nazwać sloganami, ale pewnymi takimi myślami, które nie do końca się pokrywają z prawdą i tak pomyślałem sobie, że warto czasami może taką trochę burzę mózgów zrobić, nie wiem na ile ta burza mi się uda przeprowadzić tutaj wśród waszych głowach, ale powiedzieć sobie o paru kwestiach, które wydają mi się dość istotne w kontekście właśnie przyjścia Jezusa Chrystusa. Jednocześnie chcę zaznaczyć, że ja nie jestem wrogiem przyjścia Jezusa i tak jak już powiedziałem na lekcji, że chciałbym, żeby Jezus przyszedł choćby jutro, dlatego że ten świat tak naprawdę nie ma sensu, to co się na tym świecie dzieje, chyba wszyscy to zauważacie. Ale można by najpierw sobie zadać pytanie, moi drodzy, czy my w ogóle tak naprawdę czekamy na przyjście Jezusa? No ja tu powiedziałem już w klasie, że z okazji dzisiejszej lekcji na pewno, bo to trzeba o tym mówić, czekamy i tak dalej. Ale moi drodzy, tak na co dzień rozmawiacie o przyjściu Jezusa? Ile razy zdarzyło się wam jako adwentystom dnia siódmego, jako ludowi oczekującemu, że spotykacie się, nie wiem, na wspólnym obiedzie z kilkoma rodzinami, czy tam z jakimiś innymi ludźmi z naszego zboru, z waszego zboru i ktoś przychodzi i wiecie, Chrystus powraca, cieszmy się tym i tak dalej. Bo ja muszę sobie przyznać, że raczej nie słyszę tego typu sformułowań. Pierwsi chrześcijanie, w jaki sposób można było poznać po pierwszych chrześcijanach, że oni czekają na Jezusa, pamiętacie? Pozdrawiali się Maranata, prawda? To znaczy Pan przychodzi. Oczywiście to też można było różnie powiedzieć. Można było powiedzieć Maranata, a można było powiedzieć Maranata, prawda? Ale chociaż jakiś sygnał był. Jak dzisiaj wygląda nasz kontakt z innymi ludźmi? Co tam u Ciebie, sąsiedzie, słychać? O Panie, lepiej nie mówić. Prąd, gaz, nie. Moi drodzy, jeżeli w takim kontekście będziemy żyli i będziemy próbowali ludzi przekonać, że czekamy, prawda, z radością na przyjście Jezusa, obawiam się, że to niewiele nam pomoże. Kolejna kwestia, też wspominaliśmy trochę, przynajmniej tutaj w tej naszej klasie. Ja zauważyłem, że jeżeli już w naszym gronie zdarza się nam mówić o przyjściu Jezusa, może nie tyle o samym przyjściu, ale o tym, co będzie po Jego przyjściu, o nowej ziemi, to zazwyczaj mówimy, że nie będzie tam śmierci, bólu, łez, cierpienia i bardzo często koncentrujemy się na czymś, a nie na kimś, na Jezusie. A tak naprawdę to Jezus powinien być tym, kogo oczekujemy najbardziej. I w tym kontekście przypomina mi się to, co kiedyś Paweł Goja opowiadał na jednym ze swoich kazań. Wiecie, on powiedział coś takiego, co mnie naprawdę zastanowiło. Jego ojciec podobno kiedyś powiedział mu, że jeżeli on miałby się znaleźć na nowej ziemi z tymi wszystkimi wspaniałościami, ale by nie byłoby tam Jezusa, to on z takiej nowej ziemi rezygnuje. Myślę, moi drodzy, że warto się nad tym zastanowić. Kolejna kwestia, jaka przyszła mi do głowy w związku z przyjściem Jezusa, z tym oczekiwaniem, prawda, na przyjście Jezusa, jest taka, że jeżeli analizujemy powody, dla których Izrael, dawny Izrael, nie przyjął Jezusa, to jednym z powodów było co? Tak naprawdę było to, że oni pomylili pierwsze przyjście z drugim, prawda? Brali teksty, które dotyczyły drugiego przyjścia, że Jezus przyjdzie jako król królów, pan panów i tak dalej. Spodziewali się, że Mesjasz przyjdzie, wygoni Rzymian i teraz oni, Żydzi, będą panowali. A ponieważ Mesjasz, który przyszedł, nie odpowiadał temu wyobrażeniu, więc no, ukrzyżowali go, zabili i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z takim Mesjaszem. I w pewnym momencie pomyślałem sobie, no tak, ale nam na pewno nie grozi pomylenie drugiego przyjścia z trzecim. Ale wiecie, po chwili zastanowienia pomyślałem sobie, no zaraz, zaraz. Kto wie, czy my akurat tego nie robimy? Dlaczego? Jak będzie wyglądało trzecie przyjście Jezusa? Tak naprawdę ziemia spustoszona, prawda? Szatan i jego aniołowie uwięzieni tutaj, tym spętani tym łańcuchem okoliczności. I wstępuje nowe Jeruzalem i wtedy następuje końcówka. I wiecie, co zauważyłem? To będzie trzecie przyjście. I wiecie, co zauważyłem? Że my, mówiąc o drugim przyjściu, tak naprawdę koncentrujemy się tylko na tym jednym momencie, czy na tym jednym elemencie, na tym pojawiającym się obłoku, przychodzącym Jezusie i tak dalej. To jest wszystko bardzo piękne, moi drodzy. Ale tak się składa, że kupiłem sobie z Fundacji Źródła Życia, oni wydali, wiecie, taki plakat. To jest format bodajże B1, metr na 70. To jest plakat ostatnich wydarzeń, które są w Biblii i w książkach Ducha Proroctwa. Mi to wisi w pokoju. Wiecie, ile tam jest wymienionych wydarzeń od dni dzisiejszych do momentu przyjścia Jezusa? 30.
30 różnych wydarzeń, które mają się wydarzyć do momentu, aż Jezus, prawda, powróci drugi raz na ten świat. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z tych wydarzeń będzie wydarzało się, prawda, równolegle. To nie będzie tak, że jedno się skończy i drugie. Więc to będzie się działo jedne szybciej, drugie wolniej. Ale moi drodzy, na to wszystko potrzeba czasu. Na to wszystko potrzeba czasu. I tak jak powiedziałem, ja nie chcę was zniechęcać co do przyjścia Jezusa, ale chcę, żebyśmy się tutaj właśnie zastanowili nad pewnymi kwestiami. Jakie znaki ludzie, no głównie my, bo my jesteśmy ludem oczekującym, jakie znaki głównie przytaczamy na argument, że przyjście Jezusa jest bardzo bliskie? Jaki to jest znak? Wojny, prawda? Gdzie to jest napisane, że wojny są znakiem rychłego przyjścia Jezusa? Bo ja powiem wam, że ja czytam coś wręcz zupełnie innego. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. 24 rozdział Ewangelii Mateusza i tam od wiersza 6 do 8. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero co? Początek boleści. Więc skoro Biblia mówi, że to dopiero początek boleści, to dlaczego bierzemy ten tekst i mówimy, nie, wojny są, prawda, dowodem na rychłe przyjście Jezusa Chrystusa. Wojny były zawsze. Pamiętam, dawno, dawno temu przeczytałem, jakiś historyk policzył, że od początku ludzkości, tylko ja nie wiem, czy on brał od początku naszej ery, czy w ogóle, było tylko chyba 150 lat, gdzie nie było żadnej wojny. Tak to wojny są zawsze. I wiecie, co jeszcze ciekawego zauważyłem? Krąży taki mit też w naszym kościele, nie wiem, czy w innych kościołach też, nie wiem, jaki oni mają stosunek do tego, że nie może wybuchnąć wojna nuklearna. Słyszeliście o tym? A dlaczego nie może wybuchnąć wojna nuklearna? Koniec świata. A ja się z tym nie zgadzam. A kto powiedział, że państwa nuklearne użyją całego arsenału? Kto to powiedział? Pamiętajcie, że podczas II wojny światowej wystarczyły dwie bomby i poskutkowało. I nie wiem, czy wiecie, ale po zrzuceniu bomby drugiej na Nagasaki, armia Stanów Zjednoczonych poinformowała ówczesnego prezydenta Trumana, że za bardzo bliski czas będą w stanie dostarczyć trzecią bombę atomową. Ale na szczęście Truman się na to nie zgodził, a Japonia się poddała. I ludzie już nie musieli ginąć. A poza tym, moi drodzy, kto będzie zrzucał bombę atomową na Afrykę, na Amerykę Południową, na Australię? Po co? Tak więc zobaczcie, ja to tylko podaję taki pewien przykład, że my czasami usłyszymy coś i powtarzamy, nie zastanawiamy się nawet nad tym za bardzo, jak to prawda, przykleić do rzeczywistości. Drugi znak, jaki się bardzo często podaje na rychłe przyjście Jezusa Chrystusa. Co byście powiedzieli? Proszę? Głody, mory i tak dalej. Ja tutaj nie będę oczywiście za długo was pytał i czekał, bo może nie ma czasu, ale zgodzi się z tym, że bardzo często podaje się jako, że to jest niemoralność? Tak, bardzo często. No więc przyjrzyjmy się, jak wygląda sprawa z niemoralnością. W tej samej Ewangelii, w tym samym rozdziale Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale i 37 wersecie, Jezus mówi takie słowa. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Czyli jest wyraźne odniesienie, że przed przyjściem Jezusa będzie podobnie jak w czasach Noego. Mamy takie właśnie odniesienie. To jest właśnie ta zła wiadomość, no ale trudno, ostrzegałem was. A jak było w czasach Noego? No więc otwórzmy 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam mamy jeden werset, chcę przeczytać, jak wyglądało to w czasach Noego. Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, 5 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, to wtedy postanowił oczywiście zesłać potop na świat. I teraz, moi drodzy, nie chcę oczywiście powiedzieć, że to jest błąd, że niemoralność nie jest jakimś znakiem przyjścia Jezusa, ale moi drodzy, ocena stanu moralności tego świata jest bardzo subiektywna. Każdy do tego podchodzi inaczej. Każdy, naprawdę. I podam wam dwa takie przykłady. Kiedy Elvis Presley zaczął swoje występy i zaczął, wiecie, takie te ruchy biodrami wykonywać, podobno starsi ludzie... Koniec świata. Mówili, to już gorszego nic nie może być. Kiedy Beatlesi zaczęli grać swoje utwory, starsze pokolenie po prostu było zszokowane totalnie. Ale kiedy później powstały takie rodzaje muzyki jak heavy metal, hard rock, jakiś tam crash rock, nie wiem, bo ja się już potem nie interesowałem, to wiecie, jak potem nazywano Beatlesów?
Czterej chłopcy z Liverpoolu. Już nikt się nie dziwił, dla nikogo Beatlesi ani Presley nie byli zgorszeniem, bo to, co się działo później, co wprowadził inne zespoły, było takim zgorszeniem, że o tamtych już nikt nie pamiętał. Zobaczcie, jak ocena stanu pewnych zachowań i moralności może się różnić. I teraz chcę się odwołać, bracia i siostry, do was, zwłaszcza tych starszych. Przecież zdajecie sobie sprawę z tego, widzicie to chyba na własne oczy, że pewne nasze jako adwentystów zachowania, pewne sposób myślenia, który my teraz praktykujemy dzisiaj, 30, 40, 50 lat temu byłby co? Nie do zaakceptowania. A co? Przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się, moi drodzy, do tego. I to jest właśnie kwestia moralności. I jeszcze jeden przykładem się chcę posłużyć. Jest również, przyjście Jezusa jest również przyrównane do zniszczenia Sodomy i Gomory. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, mamy opis tego zdarzenia. Pewnie pamiętacie, kiedy aniołowie przyszli, żeby zniszczyć Sodomę i Gomorę i Lot ich zaprosił do swojego domu, ilu ludzi z Sodomy przyszło, żeby z nimi poigrać? Wszyscy, prawda? Jest tam napisane tak, 19 rozdział 1 Mojżeszowej, 4 werset. Zanim się położyli mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Zadam wam pytanie, moi drodzy. Gdyby dzisiaj burmistrz, Wiśle jest burmistrz? Burmistrz. Gdyby dzisiaj burmistrz ogłosił, że jutro jest parada równości w Wiśle, jak myślicie, wszyscy mieszkańcy pójdą? Widzicie? Znów jest to jest pewna subiektywna ocena stanu moralności tego świata. Moi drodzy, ja nie chcę powiedzieć przez to, że Bóg będzie zwlekał z przyjściem, aż wszyscy zostaną homoseksualistami. Nie o to mi chodzi. Tylko chodzi o to, o pokazanie, że pewne ocena pewnych wydarzeń jest naprawdę bardzo subiektywna. Dla jednego to już jest koniec i koniec świata, katastrofa. A pamiętajcie, moi drodzy, że młodsze pokolenie, które tutaj siedzi, ono nie pamięta czasów, które wy pamiętacie. I dla nich odniesieniem są dzisiejsze czasy. I oni być może za 40-50 lat powiedzą, teraz to jest totalne zgorszenie. Za naszych czasów to było fajnie, prawda? Czyli będą mówić dokładnie to samo, co my dzisiaj mówimy i co starsi, którzy tu siedzą, mówią, wspominając czasy, które już dawno minęły, prawda? Zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Tak więc, moi drodzy, to nie chodzi o to, że ja wam udowadniam, że Jezus nie przyjdzie, bo jeszcze nie jest tak źle. Nie o to chodzi. Tylko chcę pokazać, że czasem pewne nasze oceny są na pewno subiektywne i mogą być mylne. I dlatego chcę, abyśmy się czasami właśnie nad tym zastanowili. I co o tym świadczy, co może świadczyć ci o tym, że ja nie chcę powiedzieć, że każdy mieszkaniec myśli źle, ale co może o tym świadczyć, że wielu myśli źle? Myślę, że internet. Ten cały hejt, który jest, prawda? Ja nie mam Facebooka, nie wchodzę tam, ale czytam jakichś innych tych portali społecznościowych, ale z tego, co wiem, z tego, co widzę i co się mówi w mediach, jak już na kogoś ktoś rzuci jakieś podejrzenie w internecie, to on jest co? Przegrany, skończony, prawda? Nikt się nie zastanawia, czy on jest winny, czy nie. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że nie wszyscy w internecie hejtują. Bo jest wielu takich, którzy nawet nie mają internetu, prawda? Także to też może być pewna ocena, no, złudna. Kolejny element, który moglibyśmy podać jako znak zbliżającego się przyjścia Jezusa. Przemoc, prawda? Zgodzicie się, że przemoc może być jako jeden z sygnałów? A czy podczas II wojny światowej nie było większej przemocy niż teraz? Dziękuję bardzo. Kolejna. Katastrofy. Zgodzicie się, że katastrofy też się wymienia jako znak przyjścia Jezusa? Na pewno, ale moi drodzy, weźcie teraz pod uwagę tak, że kiedyś nie było katastrof samochodowych, bo nie było samochodów. Nie było katastrof kolejowych kiedyś jeszcze, bo nie było kolei. Nie było katastrof lotniczych, bo nie było samolotów, prawda? Więc automatycznie to tych wszystkich było mniej. Kolejna kwestia, informacja. Skąd czerpaliście wiedzę o tym, co się na świecie dzieje 40 lat temu? Proszę? Radio, telewizja. Dwa programy tylko, Trybuna Ludu, Dziennik, prawda, jakiś tam. I teraz zobaczcie, z racji ograniczenia czasu i czy szpalt gazetowych, oni musieli dokonywać pewnej selekcji materiału, nie mówię tu już o cenzurze, prawda, bo to już nie o to chodzi. Więc my dostawaliśmy tylko to, co ktoś zdecydował się nam podać. Dzisiaj mamy taki czas, że każdy ma komórkę i każdy może sobie wrzucić jakiś filmik, jakąkolwiek informację
I my wiemy wszystko, co się dzieje na całym świecie. I my żyjemy w takim przekonaniu, że kiedyś to się tak naprawdę nie działo nic, a dzisiaj to się dzieje wszystko, albo dzieje się tyle, że nie jesteśmy w stanie tego przetrawić. Mówię o tym, wiecie dlaczego? Że od jakiegoś czasu tak mnie coś wzięło i zacząłem czytać książki historyczne. I naprawdę, nie adwentowe, w ogóle różnych, z różnych okresów, dawnych, mniej dawnych i tak dalej. I wiecie, co się okazuje? Że z tych książek historycznych wcale nie wynika, że kiedyś to było tak spokojnie i nic się nie działo. Chcielibyście, moi drodzy, żyć w latach 40. po II wojnie światowej? Moja córka kiedyś powiedziała, że... Bo my czasami mówimy tak, dzisiaj to jest najgorszy czas. A moja córka kiedyś stwierdziła, my żyjemy w najlepszym czasie, jakim można było żyć. Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Oczywiście pewne zagrożenia są ze względów tam może bardziej psychologiczne, jakiś taki ucisk i tak dalej. Ale wydaje mi się, ja osobiście tak uważam, że ten czas, jaki mamy, albo ktoś tak fajnie powiedział, że lepiej to już było. I to jest chyba właściwe określenie. Kolejna sprawa, moi drodzy. Pomyślcie sobie teraz, co mogli myśleć adwentyści w latach 30. Adwentyści w latach 30. Rok 1929. Czy ktoś pamięta, co takiego się wydarzyło w roku 1929? Proszę. Mussolini podpisał konkordat z papieżem. Jedna z gazet w Los Angeles czy w San Francisco podchwyciła temat z apokalipsy i napisała wielkie nagłówki. Śmiertelna rana wygojona. Jak myślicie, śmiertelna rana jest wygojona czy nie? Nie jest, moi drodzy. Bo objawienie wyraźnie mówi, że do wygojenia śmiertelnej rany przyczynią się jakie państwo? Stany Zjednoczone, a nie Mussolini i Włochy. Ale to jest tylko tak na marginesie. Więc zobaczcie, adwentystów w latach 30. Mussolini podpisuje konkordat z papieżem. Kryzys ekonomiczny taki, jakiego jeszcze do tej pory chyba nie mieliśmy. Ludzie się rzucali, prawda, w Stanach Zjednoczonych, bogaci, biedni, rzucali się, prawda, popełniali samobójstwo, bo stracili wszystko. I wojna na horyzoncie. I co oni mogli myśleć? No Jezus musi przyjść, prawda? Już musi przyjść, bo jest tak źle, że nie może być gorzej. I wiecie, co jest ciekawe? Kiedy w lecie byłem na usługiwaniu w pewnym zborze i podczas spotkania nauczycielskiego też rozmawialiśmy na temat przyjścia Jezusa, jeden z braci powiedział tak, wiecie co? Moja babcia opowiadała mi, że w latach 30. grupa ludzi z naszego zboru ubrała się w białe prześcieradła i poszła na jedną z gór oczekiwać przyjścia Jezusa. Ja tego nie mówię, moi drodzy, żeby to wyśmiewać. Absolutnie. Ja tylko podaję jako przykład, że ci ludzie naprawdę musieli wierzyć, że ten Jezus musi przyjść już. Bo żeby się ubrać w prześcieradło i iść na jakąś górę, to trzeba chyba w to wierzyć, prawda? Nikt tego nie robi od tak, dla zabawy. Tak więc zobaczcie, chcę wam pokazać, jak ludzie mogli postrzegać pewne wydarzenia i tak naprawdę wszyscy, biorąc pod uwagę lata, które mijają, wielu mówią, że to naprawdę już, już to musi być. I jeszcze jedna kwestia tak przyszła mi niedawno do głowy. Moi drodzy, kiedyś, jak powiedzieliście komuś, że jakieś wydarzenie będzie miało miejsce rychło, no to... To wiecie, to tak można było różnie rozumieć, prawda? Ale jeżeli komuś powiecie w dzisiejszych czasach, że coś się wydarzy dziś, to kiedy on się tego spodziewa? Dzisiaj, moi drodzy. I nie wiem, czy się wam zdarza często rozmawiać z ludźmi na temat przyjścia Jezusa. Ja myślę, że nie często, bo ludzie nie chcą na ten temat za bardzo rozmawiać. Ale jeżeli by się wam zdarzyło i będziecie cały czas przekonywać ludzi, że to już jest dziś, to już jest już, to już jest tuż, to myślę, że będziecie tracić swoją wiarygodność. I podam wam konkretny przykład. Wasyl Bostan kiedyś opowiadał kilka lat temu, że jak pojechał do swojej miejscowości rodzinnej tam na Ukrainę, on jest z dziada pradziada adwentystą, prawda? I opowiadał taki przykład, że miał tam swoje kazanie na temat rychłego przyjścia Jezusa. I na to nabożeństwo przyszedł jakiś tam jego wujek, który nie jest adwentystą. I po tym kazaniu podszedł do niego i mówi tak, słuchaj, twój dziadek mówił o przyjściu Jezusa, twój ojciec mówił i ty mówisz, no to kiedy ten Jezus w końcu przyjdzie? A Wasyl mówi, no i co miałem mu powiedzieć? Powiedziałem, że wkrótce. Ludzie potrafią to wykorzystywać. Ludzie potrafią to wykorzystywać i będą mówić, że jesteście niewiarygodni, bo mówicie, że to już, a to wcale nie już. Jeszcze taki może jeden przykład. Jak wspominacie lata 80? Ci, którzy to pamiętają, ci, którzy w tamtych latach żyli. Dzisiaj, co powiemy? Spoko, nie? Nie było tak źle. Ale czy na pewno nie było tak źle?
jak niczego nie było. O wszystko trzeba było walczyć w kolejkach. I gdyby nie to, że ówczesny Związek Radziecki wcześniej najechał na Afganistan i stwierdzili, że nie stać ich już na to, żeby najechać na Polskę, to nie wiadomo, co byśmy tu w Polsce mieli. Ale ponieważ nic takiego się nie wydarzyło, uważamy, że lata 80. były w porządku. Ale teraz to jest po prostu katastrofa. Kolejna kwestia, moi drodzy. Jaki jest ostatni znak wymieniony w Ewangelii Mateusza przed powrotem Jezusa? Kto pamięta? Znak. Głoszenie Ewangelii. W objawieniu mamy coś, co nazywa się poselstwem trójanielskim. Robicie to, moi drodzy? Głosicie poselstwo trójanielskie, które ma być zwiastowane przed przyjściem Jezusa? A jeśli nie, to kto to ma zrobić? Pytaliście się kiedyś sami siebie, kto ma ogłosić poselstwo trójanielskie? Czy nie my? Czy nie każdy z nas na swój sposób, w jaki może? Moi drodzy, jeżeli liczycie, że poselstwo trójanielskie ogłoszą pastorzy, ewangeliści albo kolporterów, to już nie ma, już wymarli śmiercią naturalną, to muszę was zmartwić. Wiecie, ile w tym roku się zgłosiło osób na wydział pastorski w naszym seminarium? Wiecie, ile się zgłosiło? Nikt się nie zgłosił. I mamy liczyć na pastorów, że oni to zrobią? Skoro większość jest już w wieku emerytalnym? Tak więc zobaczcie, moi drodzy. Pamiętam wypowiedź brata Kosowskiego dawno, dawno temu. On powiedział coś takiego, jakoś mi to utkwiło w pamięci. Jeżeli spodziewamy się przyjścia Jezusa, a nie informujemy o tym innych ludzi, to jest to przejaw egoizmu i samolubstwa. I ja się z tym zgadzam. Bo to jest na tej zasadzie, wiecie... Ja wiem, że Jezus przyjdzie. Ja się z tego cieszę. A wy się martwcie. Kto ma to ogłosić? Internet? Wspaniały nośnik informacji. Moi drodzy, informacji. Internet, strony internetowe. Paweł Goja powiedział kiedyś coś takiego. Słuchacie tysiące kazań i co z tego macie? Jeżeli nie będziecie wprowadzać tego, co tam słyszycie, nic wam to nie da. A jak sprawny jest internet... To wiecie, ja nie chcę oczywiście negować internetu. Jest to coś, co jest, trzeba to wykorzystywać, musimy to wykorzystywać. To pokazują puste krzesła tutaj. Od ilu lat transmitujecie już w internecie kazania, jakieś uroczystości i tak dalej. No i co z tego? Nie wzrasta nam. Nie wzrasta nam, moi drodzy, no ludzie się uparli i nie wzrasta nam statystyka. Może tam o parę osób rocznie. A wydawałoby się, że wiecie, jak ja wchodzę na te wykłady Finlaya, które były kiedyś, teraz Daga Bachelora, uważam, że są wspaniałe wykłady. Dziesiątki tysięcy wejść. I co? Ellen White niedawno czytałem w książce Śladami Wielkiego Lekarza. Wiecie, co napisała? Że ludzie potrzebują osobistego kontaktu z tymi, którzy naprawdę czekają na Jezusa. Ludzie potrzebują osobistego kontaktu z tymi, którzy się mogą za nich pomodlić, którzy mogą im pomóc i wyjaśnić Słowo Boże. Stosujmy internet. Ale pomyślmy też o tym, jak do ludzi dotrzeć osobiście. Kolejna kwestia. Na co adwentyści w kontekście przyjścia Jezusa, na co adwentyści najbardziej dzisiaj czekają? Na? Prawo niedzielne. Zgadza się. Cytat z Ducha Proroctwa. Gdy Ameryka, kraj wolności religijnej, połączy się z papiestwem, żeby wywrzeć presję na sumienia i zmusić naród do czczenia fałszywego sabatu, ludzie ze wszystkich krajów na świecie podążą za jej przykładem. Prawda? No prawda, bo tak pisze Duch Proroctwa. To jak w takim razie, moi drodzy, wyobraźcie sobie dzisiaj, gdyby Jezus miał przyjść dzisiaj, jak w takim razie wyobraźcie sobie takie kraje jak Rosja, Chiny, Iran, Korea Północna, że one pójdą za przykładem Stanów Zjednoczonych? Wiecie, jaką ja informację czytałem na wiosnę? Polska miała okazję sprzedać kilkaset tysięcy czy kilka milionów szczepionek do Iranu. Wiecie, dlaczego Iran tych szczepionek nie kupił? Bo były wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Kolejny cytat z książki Wielki Bój. Tak będzie. Aby Stany Zjednoczone utworzyły posąg zwierzęcia, religijna moc musi kontrolować rząd świecki w taki sposób, że autorytet państwa będzie wykorzystywany przez Kościół w celu osiągnięcia jego własnych celów. Kolejna kwestia, którą chcę poruszyć odnośnie przyjścia Jezusa, to jest kwestia kupowania i sprzedawania. Muszę wam powiedzieć, jak ja przyszedłem do Kościoła Adwentystów i czytałem teksty z objawienia, że nie będzie można kupować ani sprzedawać, ja w to wierzyłem oczywiście, ale myślałem sobie, no jak to możliwe? No, kto to sprawdzi? Kto mnie skontroluje, że ja coś kupuję albo sprzedaję, prawda?
Minęło kilkanaście lat i wprowadzili co? Karty bankomatowe, prawda? Oj, to już jest większy problem, bo w każdej chwili mogą nas przyblokować. Ale moi drodzy, jeszcze tych kart nie ma aż, może inaczej. Jeszcze pieniądz mamy normalny. A wiecie, dlaczego państwa, rządy wszystkich państw chcą kontrolować każdy waszą transakcję? Bo ludzie kantują na wszelkie możliwe sposoby. Budżety wszystkich państw tak naprawdę już nie ogarniają tego. Wszyscy żyjemy ponad stan. Ludzie dostają pieniądze ponad, prawda, to, co naprawdę im się należy. I każde państwo chce jakoś to uchwycić, bo z każdego przelewu ma co? Ma zysk, prawda? Ma zysk. Dzisiaj to jest kwestia ekonomii, ale pamiętajcie, że przyjdzie taki czas, że z kwestii ekonomii będzie to kwestia religijna. Kolejne. Apokalipsa, 17 rozdział, otwórzcie. 17 rozdział Apokalipsy. I tam chcę przeczytać dwa wersety, 12 i 13. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. O co tu chodzi? No dokładnie nikt nie wie, ale prawdopodobnie świat pójdzie w ślady naszego Kościoła, bo jak wiecie, nasz Kościół jest podzielony na 13 wydziałów i prawdopodobnie świat będzie podzielony niekoniecznie na 10 części, bo liczba 10 może tu być liczbą literalną, a może być symboliczną, prawda? Bo jest to objawienie, a tam jest mnóstwo symboli. Ale o co będzie chodzić? Prawdopodobnie świat zostanie podzielony na 10 jakichś części, państw, nie wiem jak to nazwać, i władcy tych części w którymś momencie oddadzą władzę temu jednemu, czyli prawdopodobnie komu? Papiestwu, prawda? No i znowu podobne pytanie. Jak sobie to wyobrażacie, moi drodzy, dzisiaj, że Putin się podrapie po głowie i powie, a co mi tam, oddaję władzę papieżowi? Moi drodzy, ja nie chcę powiedzieć przez to, że uzależniam drugie przyjście Jezusa od polityki, bo wydarzy się coś, co sprawi, że te wydarzenia przyspieszą. I najprawdopodobniej będą to wydarzenia nadprzyrodzone. Ale moi drodzy, to, że to będą wydarzenia nadprzyrodzone, to też wcale nie znaczy, że to się wydarzy w ciągu jednego dnia. Jaki jest pierwszy znak wymieniony w Wielkim Boju i też w Biblii, który świadczy o czasach ostatecznych? Pamiętacie? Proszę? Nie. Trzęsienie ziemi w Lizbonie. Potem było ciemny dzień, a ostatni, trzeci było spadanie gwiazd. Wiecie, ile jest lat między pierwszym a trzecim? 78 lat, mimo że były to wydarzenia nadprzyrodzone. Więc nawet jeżeli to mają być wydarzenia nadprzyrodzone, to też może to być rozciągnięte w czasie. I moi drodzy, w jaki sposób to wszystko będzie wyglądało na końcu? Scenariusz jest bardzo prosty. Dzisiaj mamy czterech aniołów, którzy co robią? Powstrzymują te wiatry, powstrzymują to diabelskie, prawda, tą diabelską aktywność, który chce wszystkich skłócić, prawda, i tak dalej. Jeszcze to jest powstrzymywane, ale to już jest pomału wycofywane. I na ziemi będą miały miejsce takie kataklizmy, nie tak jak dzisiaj, może jeszcze taka dygresja, w zeszłym roku czy dwa lata temu, nie wiem czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych jak jest tornado, to każde tornado jest nazywane kolejną literą alfabetu. I zazwyczaj było tak, że tych tornad było tyle, że oni dochodzili do połowy alfabetu, tam czy tam do końca, a bodajże w zeszłym roku czy dwa lata temu brakło im już alfabetu i musieli zaczynać od końca, czy jakieś tam inne dawać. Tak więc zobaczcie, jak to wszystko przybiera na sile. A encyklika papieska z 2017 roku, już teraz nie pamiętam dokładnie, mówi o tym, że powinniśmy zwrócić uwagę na moralność. A moralność bardzo ładnie jest połączona z ochroną środowiska i z dniem jakim? Z dniem pańskim. I kiedy te wszystkie wydarzenia zaczną się dziać, kiedy świat zacznie się trząść w posadach, ludzie zaczną widzieć, że tak naprawdę ich przetrwanie jest pod znakiem zapytania. To co papież będzie mówił? To wszystko dzieje się dlaczego? Bo ludzie nie zachowują dnia pańskiego. Oczywiście będzie chodziło o niedzielę. I wtedy ludzie zgodzą się na wszystko. Na te wszystkie dekrety śmierci, które będą wydane na lud Boży, na ludzi, którzy będą chcieli przestrzegać właśnie dnia sobotniego. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. I to będzie, moi drodzy. Ale chcę zwrócić waszą uwagę.
że to jest ciąg pewnych wydarzeń. To wszystko musi jakoś, prawda, na wszystko musi być czas. A przede wszystkim, moi drodzy, chcę zwrócić waszą uwagę na to, że my jesteśmy pewnym elementem w całej tej układance i to bardzo istotnym, bo jesteśmy powołani do tego, aby głosić o przyjściu Jezusa Chrystusa. I jeszcze, moi drodzy, jedna kwestia na zakończenie. Kto wie, czy nie najważniejsza? Kwestia duchowa. Jezus tak naprawdę przyjdzie tylko po tych, którzy na Niego czekają. Nie na tych, którzy mówią, że czekają, ale na tych, którzy czekają. A pamiętacie, jak przypowieść mówi w Ewangelii Mateusza, tam 23 rozdział, o słudze, który co robi ten sługa? Wierny sługa. Nie, niewierny zwleka, ale wierny. Daje pokarm o jakiej porze? O właściwej porze. Czy teraz nie jest właściwa pora, aby dawać ludziom pokarm? A pokarm chodzi oczywiście nie o jedzenie, a o słowo Boże. Ellen White na podstawie listu apostoła Pawła do Kolosan, pierwszego rozdziału, 27 wersetu napisała takie zdanie. Ludzie mają w pełni odzwierciedlać podobieństwo do Jezusa. No i oczywiście jest jeszcze jeden tekst, którego nie mogę nie przeczytać w tym kontekście. To jest drugi list Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział i 9 werset. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Do kogo Piotr pisze te słowa? Do pogan czy do chrześcijan? Jak myślicie? Do chrześcijan, moi drodzy, względem was. On to pisze do ludzi, którzy czekali na przyjście Jezusa. Mało tego, oni już wtedy myśleli, że Jezus przyjdzie. I nawet apostoł Paweł musiał ich trochę, prawda, studzić w tych zapałach, w tych ich, prawda, oczekiwaniach. Jeszcze nie teraz, jeszcze się nie objawił człowiek niegodziwości i tak dalej. Ja nie wiem, Paweł prawdopodobnie nie wiedział, że to będzie tak długo trwało, ale pamiętajmy, moi drodzy, jeżeli nam się wydaje, że Jezus zwleka, czy tam nie przychodzi 2000 lat, to pamiętajmy o takiej podstawowej prawdzie, że nikt nie czeka na Jezusa dłużej niż od momentu swojego nawrócenia do momentu swojej... To nie jest 2000 lat, bo nikt za styl nie żyje. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt lat najwyżej. I to jest okres naszego oczekiwania. A jak my ten czas wykorzystamy, to już każdy musi sobie zadać sam to pytanie. Pamiętam na kampie, kiedy jeszcze był Maurice Wenden, opowiadał, że jego dziadek brał go na kolana i mówił tak. Lee to było drugie imię Wendena, głoś słowo, żebyśmy się nie musieli zestarzeć. Dziadek Wendena już nie żyje, Wenden już nie żyje. I co? A my dalej tu jesteśmy. I jeszcze chcę wspomnieć jeden cytat, nie będę go tutaj teraz czytał, bo nie zapisałem sobie, ale myślę, że kojarzycie ten cytat z życia Jezusa. Każdy ma, nie wiem jak tam jest powiedziane, już nie pamiętam dokładnie, przywilej, czy nie tylko oczekiwać przyjścia Jezusa, ale go również co? Przyspieszyć. Oczywiście przyspieszyć z punktu widzenia ludzkiego, bo ja wierzę w to, że Bóg doskonale dzisiaj już wie, kiedy przyjdzie, prawda? I z Jego perspektywy nie trzeba nic przyspieszać. Ale w jakim kontekście to jest powiedziane? No właśnie w kontekście głoszenia Ewangelii. Pomyślcie sobie, tak przez chwilę, puśćcie wodze fantazji. To jest prawie, że niemożliwe, ale puśćcie wodze fantazji. Gdyby każdy adwentysta w tym kraju wziął sobie do serca przesłanie i to, do czego został powołany. Czy myślicie, że aż tak wiele czasu by trzeba było, żeby tym 35 milionom ogłosić poselstwo? Kiedyś Braga, będąc tutaj w Skoczowie, zadał takie pytanie. Czy jest możliwe, żeby każdy adwentysta w ciągu roku przyprowadził jedną osobę? No, wszyscy stwierdzili, że jest to tak, jest taka możliwość. Wiadomo, że nie każdy się w to zaangażuje, ale jest, teoretycznie jest taka możliwość. Wiecie, ile lat trwałoby zewangelizowanie całej Polski? 14 lat. 5, 10, 20. To jest jakiś tam ciąg geometryczny, matematyczny. Nie znam się na tym. Kiedyś to policzyłem. Około 14 lat. I wszyscy w Polsce mogliby się dowiedzieć o Ewangelii. Czy to jest tak dużo? To Braga już był 12 lat temu w Skoczowie, jak on to mówił. Czyli praktycznie, gdybyśmy to wtedy zastosowali, tą metodę, to dzisiaj byśmy kończyli ewangelizowanie Polski. A my co robimy? Siedzimy i patrzymy. I czekamy, aż ktoś to zrobi za nas. Tak więc, moi drodzy, chcę jeszcze raz powiedzieć, powtórzyć to, co powiedziałem na początku. Nie przygotowałem tego rozważania, żeby was zniechęcać, żeby wam udowadniać, że Jezus przyjdzie późno, nie wiadomo kiedy i tak dalej. Ale żebyśmy czasami się zastanowili, a przede wszystkim zrozumieli, że to jest nasze powołanie i mamy w tym naprawdę, możemy mieć duży udział w tym.
Nie tylko w siedzeniu i czekaniu, ale w tym właśnie, gdzie Jezus w przypowieściach wyraźnie mówił, że to jest nasze powołanie, to jest nasz cel i to jest nasza misja. Jak my do tego podejdziemy, to już jest indywidualna sprawa każdego z nas. Ale wiem jedno, jeżeli będziemy siedzieć, nic nie robić i narzekać, to będziemy się, prawda, martwić, że Bóg zwleka, że tyle, prawda, będziemy się łapać za głowy, co to się dzieje na tym świecie. Ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy się zastanawiać, co zrobić, aby pomóc innym ludziom poznać tę wspaniałą prawdę, to czas nam szybko minie i sami przy okazji podniesiemy nasz duchowy stan na wyższy poziom. Amen.